Była europosłanka podełącza do Hołowni Polska 2050. Szymona Hołowni zyskuje reprezentantkę w Parlamentu Europejskiego. Dołącza Róża Tchum. Europosłanka Róża Tchum dołączyła do Polski 2050, której liderem jest Szymon Hołownia. Jednocześnie Tchum przechodzi z do frakcji Renew w Europę czyli Odnowić Europę. Dołączamy do Renew w Europę której nazwa jest w naszym odczuciu dokładnie tym, czego dzisiaj Europa jako organizacja potrzebuje, zaznaczył Szymon Holownia, informując o tym politycznym transferze. My w Polsce 2050 bardzo konsekwentnie od ponad roku budujemy nową politykę. Zalogowaliśmy się już do polskiego parlamentu, powiedział podczas konferencji w Parlamentu Europejskiego Szymon Hołownia. Dziś przyszedł czas na to, by zająć miejsce w parlamencie europejskim, dodał. Do ugrupowania Hołowni dołączyła europarlamentarzystka Róża Thun, która przechodzi jednocześnie do frakcji Renew Europę. Hołownia podkreślał, że Renew Europe to grupa polityczna najbliższa Polsce 2050, ze względu na kulturę polityczną, która panuje w tej rodzinie i nadzieję, która z niej emanuje. To posłanki i posłowie najbardziej skuteczni, a my trzymamy się zasady, że pracujemy z najlepszymi. Dlatego dzisiaj ze wspaniałą posłanką Różą Tchun, jedną z najbardziej doświadczonych członkiń Parlamentu Europejskiego, dołączamy do tej politycznej rodziny, wyjaśnił. Róża Tchun od dziś w Polsce 2050 i frakcji Irene w Europę. Jestem szczęśliwa, jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że mogłam przyłączyć się do Renne w Europę wraz z Polską 2050, powiedziała Róża Tchun. Jestem przekonana, że wspólnie odnowimy Europę i Polskę, podkreśliła Tchun. Róża Tchun przez lata należała do Platformy Obywatelskiej. Z list tej partii była wybierana do Parlamentu Europejskiego. W maju 2021 roku wystąpiła z w europarlamencie dotychczas wchodziła w skład frakcji Europejskiej Partii Ludowej EPL na czele której od 2019 roku stoi Donald Tusk Renew Europe to frakcja w Parlamencie Europejskim która powstała w 2019 rok skupia ugrupowania liberalne Reprezentacja Polski 2050 w Parlamencie Ostatni polityczny transfer do Polski 2053 na hołowni miał miejsce pod koniec października. Partia zyskała kolejnego parlamentarzystę Pawła Zalewskiego. Polityk, po wykluczeniu go w połowie maja z Platformy Obywatelskiej, opuścił klubko i był posłem niezrzeszonym. Wreszcie zdecydował się dołączyć do ruchu hołowni. Polska 2050 rośnie w siłę w Sejmie. Choć partia nie brała udziału w wyborach do parlamentu, zrejestrowano ją w marcu 2021, ma tam swoich reprezentantów. W skład koła wchodzą posłowie Hanna Gil-Piątek, Michał Gramatyka, Paulina Hennik-Kloska, Wojciech Maksymowicz, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń, Paweł Zalewski oraz Tomasz Zimoch.